Witajcie, maszki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Kizaraś jako Niemcy. I jak sami widzimy, ładnie wszystko wygląda. Niestety musiałem zresetować save, znaczy się źle to ująłem. Musiałem go na nowo włączyć, dlatego że musiałem gdzieś pójść. I powróciłem i jak wiecie, w hoju zazwyczaj to znaczy, że AI potrafi coś trochę zamieszać. Takie nasze kontynuujemy. Jak na razie udaje nam się przez Belgię przejść, co jest bardzo miłe. I będziemy to kontynuować. Czy nasze powietrze działa? Nie. Więc bardzo chętnie bym chciał, żeby zdziałało. To by zapewne bardzo pomogło. I może tutaj prześlemy trochę. Chyba zapomniałem po prostu włączyć. Dobra. Okej, Halifax, widzę, się włączył. Oraz trochę rzeczy nam tutaj idzie. Wiecie co, ja może jeszcze włączę tutaj, bo jeżeli robiliśmy to, to może się opłaca to włączyć. Więc tak, z Birmy nie chcemy, z was nie chcemy. Z was nie chcemy, z was nie chcemy. Okej, w takim razie... o, Dania. Oj, Dania. Nie powiem, w złym momencie przyszliście. Ewidentnie nie chciałbym teraz was mieć tutaj, ale jeżeli jesteście, to bardzo chętnie. Okej. Co możemy im zaproponować? Na przykład Alzacjonorenia. Niech będzie dla nas. Oraz tutaj widzę, że chyba po prostu sobie wykorzystamy całą doktrynę. Teraz okej, Rumunia upadła. Okej. Tak, chętnie przyjmiemy kogoś. I mamy kolejny bonusik. Może coś do ataku? Nie, mamy już do ataku. To może usuniemy ten ostatecznie zły bonus, który chcieliśmy. Nie wiem. Spróbujemy dać jak najdalej, żeby cokolwiek o nie zrobić. Ale widzę, że na tej granicy już powoli się przebijamy. To znaczy, że dobrze idzie nam. Okej, jeżeli tutaj te dywizje bierzemy, bo one są blisko nas. Niech pójdą tutaj. Tak na... Albo nie, stworzymy armię. Coś do ataku. I wyślemy na Szwecję. Armia po prostu złożona z tych dywizji. Jakoś nie będę się tym zajmować. Okej, kolejny agent. Ten fajnie wygląda. Więc go bierzemy i może do Francji, ale tutaj do Bordeaux go wyślemy. Dobra, próbujemy dać konferencję Halifax na maksa oraz widzę, że się udaje nam to przebić. Czy całe powietrze jest, które chcieliśmy? Tak jest, według mnie. Co jeszcze możemy sobie wysłać? O, tak. Okej, widzę, że chyba nam pójdzie całkowicie. Oni się zgadzają na wszystko, więc okej, jest. Dobra, widzę, że wojna idzie dosyć dobrze. Tutaj kolejne dywizje. Wysyłamy do tej armii. Okej. I to chyba była ostatnia. Dobra, zgodziliście dosłownie na wszystko. Coś tutaj mamy ciekawego? Chyba niezbyt, dlatego że prawie wszystko zrobiliśmy przed czasem. No. Wszystko mamy przed czasem. Możemy jeszcze to zrobić. To się w przyszłości przyda. Chociaż nie mamy do tego Mio. Dobra, tutaj strasznie popychamy ich do przodu. I chyba się zgodziliśmy na coś dużego. Nie wiem, czy to było to duże. Okej. Tutaj kolejne rzeczy się dzieją. Wow, okrążyliśmy jakieś dywizje. No, przebiliśmy się przez ten i front, więc nie powiem. Dobrze nam idzie. O nie, akurat to jest z tej armii, która atakuje. Jak wygląda to w tym kierunku? Bo w sumie my nic nie robimy i czekamy po prostu, jak nasza główna armia. Ona też jedno z tych rzeczy to tutaj wysłaliśmy tę dywizję, z czego... What the? Jak wy chcecie się tam dostać? Nawet nie wiem, co nasi sojusznicy chcą zrobić. Okej, doktrynka... Może coś innego?
Nie, jeszcze nie możemy. Okej. Pytanie jest takie. Mamy trochę dużo... Dużo tego mamy. Dobra, pytanie jest, czy coś musimy jeszcze tutaj zrobić? Zainwestujemy. Bardzo chętnie. I teraz patrzymy, co ta armia robi, bo realnie to ona znakomicie to wszystko popchnęła. No nie powiem, trochę dobrze tutaj nam poszło. A jeszcze sobie tutaj weźmiemy. A czekaj, czy oni w ogóle... O tak, zaatakowali, dobra. O, mają Henry'ego VI. Dobra. What? Mamy jakim preparedness? My mieliśmy to? Ja się nie zorientowałem, bo z jednej strony w sumie... Wiecie, no... Ja zrobiłem tą ustawę na przygotowanie się do wojny. Kto chce przeciwko nas atakować? Japonia, a Japonia. Za daleko jest. Coś tutaj mamy. Oczywiście, że tak. Okej, możemy już do przodu robić. Niech będzie. Jak tam produkcja? Możemy ulepszyć karabiny. Wiem, że w trakcie wojny chyba to nie byłoby najlepszy pomysł, ale jest dobry pomysł. Coś tutaj jeszcze mamy? Chyba nie. Samoloty ulepszamy w sumie. Więc to jest ten plus. Przydałoby się powysyłać tutaj samolotów trochę. Tutaj mamy pełne kontrolę nad tym. Szukam lotnisk. Tutaj kompletnie nie ma lotnisk, więc... trudno określić. Tutaj. Dobra, pytanie jest takie... też się spojrzeć na powietrze i... No trochę myśliwców tutaj mają. Nie powiem. Tutaj jest trochę rozkazów, które musimy wydać. Takie pokety się zrobiły. Przydałoby się je pokonać. Nie powiem. Dosłownie zrobimy wielkie okrążenie tego. Mamy tutaj jakiś bonus kolejny. Dobra, war support zawsze chętnie. Można wziąć. Dobra, tutaj widzę, że mamy już 0,3 tego, więc można już zacząć coś tutaj porabiać innego. Wygląda na to, że chyba udało nam się wypchnąć ich. Szwecję to nawet nie będę patrzeć, bo ja po prostu... O, oni się zdesantowali. Ja po prostu wypuściłem jakiekolwiek dywizję, więc mnie to zbytnio nie obchodzi. Okej. Z Japonią to ja nawet nie wiem, co zrobimy. Chyba po prostu ona będzie. Najlepszy jest ten. Ja tutaj nawet się nie ruszam, ponieważ tutaj są dosłownie góry i nic nie mógłbym zrobić. Więcej fabryk. Wow. To może na większą ilość samolotów. Tutaj też by się przydało więcej samolotów, bo widzę, że... O, komuna padła. Nice. Dobra, komuna padła. To wy szybko się zajmujcie tym. I my dosłownie tutaj puszujemy, bo jeżeli nie mają tutaj dywizji, to znaczy, że... To znaczy, że po prostu można szybko przejąć ten teren. Dobra, zajmijcie się tymi. Tymi pojedynczymi prowincjami. No i jakoś idziemy, nie powiem. I w sumie moglibyśmy ten front nieco przedłużyć. No i już widzę, że oni kompletnie padają. Dobra, więc tak, co pierwsze zrobimy? Bierzemy myśliwce. Wysyłamy je nad morze. Dosłownie.
Naval Strike możemy dać do tych. Tej to też są kolejne myśliwce. Tutaj możemy dać. Po prostu będziemy bombardować kanał. Okej, okay, Japonia wypowiedziała nam wojnę. Możemy wezwać Brazylię do wojny. Tak, wysyłamy was do Brazylii. Okej, okay, więc tak, nasza potężna armia. Powiem szczerze, jest potężna. I oczywiście musimy się zgodzić na to wszystko. Okej, okay, możemy was wezwać? Nie. No chyba, że wejdziemy w odpowiednią wojnę. Oni mają Afganistan, nie są po swojej stronie? Wow. Okej, okay. Tutaj widzę, że sobie radzimy. Trochę. Bo realnie tutaj prawie, że... Ile my niszczymy tych samolotów? Prawie tych samolotów nie ma, a w ogóle... My mamy przecież bombowce morskie. Naval Bombers. Mamy prawie 1000 ich. Więc... Pearl Strike. I powodzenia. Tylko czekam, jak oni wejdą. Okej, okay, gdzie się zdesantowali? Baltic Sea? W sumie nie widzę. Dobra, tutaj jak na razie nawet nie patrzę na to. Najpierw musimy pokonać Włochy. O kurde, 10 poziom. Przydało się, by zobaczyć, czy nie mamy już jakiś Mio tutaj. Mamy to. To już mamy badania. Mamy badania. Tą artylerię dosłownie wykoksiliśmy. Tutaj też by się przydało. O, tutaj może coś innego. Speed. Agility, production. Tutaj production. Ability. Ten. Tutaj agility. Wezmę ewidentnie. Statki. Zobaczmy, czy nie ma czegoś też do statków. Max range. Mi się podoba. To jest trochę taki minus. Okej, okay, kolejne. I do czołgów. Wow. Hardness. Szukam czegoś takiego do ataku. Chyba to bym dał. Okej. Okay. Mamy wszystko w sumie. Mamy mega dużo fabryk. Więc możemy sobie więcej broni poprodukować. O, artylerię możemy sobie ulepszyć. Jak to wygląda z naszymi doktrynami? Możemy w sumie wybadać kilka doktryn. I kontynuujemy w sumie wojnę. No nie powiem, Rosjanie to kompletnie... Kompletnie nic nam nie zagrażają. Coś tutaj mamy takiego? W sumie możemy to zrobić. Bo nie robiłem tego drzewka pod wojnę domową. Znaczy wojnę domową, pod tutaj wojnę. Jak to wygląda z... O, tych. A nawet ich nie wystawiliśmy. Chodzi o to, żeby po prostu szukać takiego, co bombardują porty. Tylko chyba oni nie bombardują portów. Realnie. Wysłali tutaj trochę. To będzie wysłać myśliwce. Ale jest jakiś port. Znaczy port. Lotnisko bliższe. Tutaj teraz mamy wielką bitwę, której polega na tym, że w sumie niszczymy większość ich samolotów. A tutaj widzę, że nasza armia kompletnie się przebija. I dosłownie to, co powinienem zrobić, to pociągnąć o to, żeby poszli tak. Okej, okay, mamy kolejny miliard rzeczy do kliknięcia. Ale tego gościa weźmiemy. Dobra, więc tak. Do Brytyjczyków.
do Brytyjczyków, do Brytyjczyków, do Brytyjczyków, do Włochów. O, dali Sardynię, teraz zauważyłem. Dobra, tutaj wszyscy we Włoszech są. Możemy tutaj porobić coś, wykorzystać wojnę, żeby swoich przeciwników politycznych pozamykać, na przykład. Bardzo chętnie. O, możemy przeciwko nim wysłać. Możemy włączyć przeciwko komunie, bo w sumie niepotrzebne nam jest. I zobaczyć, czy samoloty nie musimy przestawić. No właśnie. Dobra, tutaj trochę narzekają, widzę, ale nasza dywizja, którą wysłałem tutaj, dosłownie zrobiła to, co chciałem. Wow, nie sądziłem, że się uda. Okej, kompletnie padli, ale mam jakieś mio. Nie cierpię, kiedy dosłownie nie ustawiłem kilku, bo uznawałem, że w sumie nie potrzeba. Teraz mi tutaj oczywiście daje. Okej. Jakieś wojny chcecie dołączyć, a ja chciałbym was dodać. Dobra, bierzemy tutaj wszystkie te rzeczy i zgadzamy się. A w sumie nie musieliśmy się zgadzać, bo oni już byli. Może tego jeszcze nie. Że najpierw porobimy od tutaj te badania, o takie pomniejsze. Okej, z Argentyną przestaliśmy handlować, co oznacza, że Argentyna mogła się z nami zaatakować, tak. No. Czasami tak bywa. Dobra. Czekaj, czy ta Argentyna? Nie, Sardynia. Sardynia powróciła? Czekaj, to ona tutaj nie jest? Wow. Nie sądziłem, że coś takiego zobaczę. No. Jak na razie, to w sumie wszystko jest ok. Norwegia dołączyła do wojny. Ciekawe. Więc najpierw musimy właśnie pokonać tych. Ktoś powiedział nam wojnę? Nawet nie wiem, kto dokładnie. Zamieńcie się tymi katami. Tutaj Brytyjczycy są po prostu. Okej, więc tak, wszystko zrobione. Więc musimy po pierwsze pousuwać te rozkazy niepotrzebne. Tym się zajmą tamci. Więc tak, ta armia poleci na ten front. Po prostu go popchnie. Ona popchnie tak na północ. O, to zrobimy, bo to się przyda. Ta armia dalej atakuje, to mi się podoba. Okej, dołączyli. Mamy coś jeszcze tutaj? Mamy naprawdę dużo tego. O, możemy ich wszystkich aresztować. I dostaniemy mega dużo bonusów. Okej. No i super muzyka, kiedy wygrywamy. Jakbyśmy przegrywali, to nie byłoby super muzyki. Coś tutaj mamy. Przeciwko Rosji możemy włączyć. Coś może tutaj civilian. Pytanie jest takie, czy nadal nie możemy zrobić tego właśnie. Więc może zamiast tego zróbmy o to. Przeciwko komu możemy? Przeciwko Japonii. Oni trochę nas wkurzyli. Więc tak, wy wszystkich wysyłamy do Moskwy. I z operacji byśmy zrobili sobie w Londynie, tylko musimy jeszcze trochę mieć do tego, ile musimy mieć, żeby rozpocząć. Musimy mieć 50, to trochę potrwa. Okej. O nie, spajpasował nam. Czego?
The difference compared to the Union of Britain matches the following. I'm really greater than. Mamy więcej. Nigdy nie rozumiałem tego. Okej, w takim razie wracam do tego. Okej, Argentyna wypowiedziała wojnę. Zawsze mi się podoba te randomowe. Żeby po prostu było przeciwko temu. Dobra, pytanie jest, jak to wygląda z tym. Ja chcę, żeby oni bombardowali w porty. O, i je wreszcie bombardują. Nice. Ale to boli. Boli to oglądać. Ale to posłuchaj. Okej, w takim razie nadal medium. I coś możemy tutaj porobić. Te samoloty mamy. Te samoloty możemy ulepszyć. Bum. Okej, czołgi też możemy. I co możemy zrobić? Nie wiem, możemy dać produkcję na 5 artylerii. I na razie czekamy. Tutaj dosłownie bombardujemy porty i niszczymy im całą flotę. Coś tutaj mamy ciekawego. W sumie ta armia już dotarła do rozkazu. Tutaj jakieś dywizje bez tego rozkazu były? O, no. Tutaj na razie mamy jakieś tam informacje o desantach, tylko realnie mnie to nie obchodzi. Wyćwiczmy sobie w takim razie tutaj dywizję. O, koniec. Pas. A nie. To zawsze jest związane z samym modem. Okej. Bierzmy wszystko. I z tych terytoriów w sumie wszystko należy do nas, więc... Więc takie... Chociaż jeżeli później Francja dołączy do nas, to możemy część oddać. A pytanie jest takie, czy tutaj są jakieś claimy. Okej, w takim razie bierzecie wszystko. I zgadzamy się. Oni nie są w naszej frakcji. To oznacza, że nie możemy tego terytorium pilnować. Okej, i czy Francja sobie w ogóle poradzi z okupacją tego? Nie wiem. O, mogę offensive hit zrobić. Patrzę, czego potrzebujemy. Carrier Fighters. Carrier Fighters. My to w ogóle mamy? Coś tutaj się zblokowało. Lepsze bombowce. I to chyba wszystko, a nie, jeszcze tutaj lepsze. Bardzo chętnie. No i co? I trzeba byłoby się przygotować na wojnę. Jak wygląda z tym? No, tak powiem, powoli tutaj schodzi. Dobra. Mamy tych, więc to jest w sumie taki wielki boost. Czy jest coś tutaj ważnego, że tak powiem? O, to możemy zrobić.
Kolejny agent. Wyślemy go do, też do Londynu. No już prawie całą, całą Wielką Brytanię mamy. Czy coś możemy zrobić w takim razie? Bo chciałbym na przykład dostać te Prepper Laborative. Okej, weźmy tych dwóch. Prepper. I teraz robimy. Okej, Osmanowie coś tam wygrali. My w sumie trochę pobombardowaliśmy. Kurde, znowu. Wypadło mi słowo, które chciałem powiedzieć. I co tutaj możemy? To możemy zrobić. Mamy już 10 poziom tego. Wow. Widzę, że Gruzja się dobrze trzyma. Co znaczy, że w sumie możemy odpalić te rzeczy. Odpalić to. I zobaczyć, czy coś tam się uda. Niby widzimy zielone. Można byłoby też przesłać trochę samolotów. Czy one będą zmieniać pozycję? O właśnie. Chciałem zadać takie pytanie w sumie. Dobra. Jeszcze dodajmy sobie tak. Po kilkaset tych samolotów. Nie chce mi się ich przemieszczać po prostu. O nie, nasze samoloty zostały przestawione, teraz zauważyłem. Powinienem się zauważyć to wcześniej, ale... ale w sumie nie zwracałem na to zbytniej uwagi. Okej, i byśmy wtedy lotnisko porobili. Dobra, a tutaj jakieś decyzje mamy? W sumie to nie jest nam potrzebne. Okej, widzę, że nasze powietrze sobie dobrze radzi i ogólnie my sobie dobrze radzimy w Rosji. Więc na tym zakończę ten odcinek. Wygląda na to, że wreszcie udało, mamy jakiś dobry run do tej gry. No, ci socjaliści to w sumie nie wiem, co oni robią, ale to socjaliści. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie sobie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trachol, bardzo wam szczery. Na modekiecji, kezraś. Jako Niemcy. No to cześć.